Cześć, moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Popatrzyłem trochę na mapie, co będziemy dalej robić i stwierdziłem, a może trochę paryskich opowieści poziomu trzeciego. To raczej nam nie będzie sprawiało trudności, więc no można zrobić. Można. Więc ostatnio robiliśmy normalnie masakrycznie porąbaną misję. Tak to powiem. No jedna akurat taka misja wam się nie udała. W moim odczuciu to było gówno i strata czasu. I 25 livrów. To jest najgorsze, że tylko dostałem 25 livrów za to, że no nie pomyślałem. Za to, że nie chciało mi się pewnie zajrzeć do tych akt. Trudno, ale skąd ja mogłem wiedzieć, że to może być ktoś, kto stoi centralnie obok Desada? No w sumie jedna osoba nam powiedziała, że ktoś mówi do Desada Markizie. Więc no, akurat on. Czemu ja nie ruszyłem głową i nie zrobiłem tego wcześniej? No bo taka jest prawda, ja czasami nie ruszam głową, no będę szczery. Będę szczery do bólu. Niekiedy to nie potrafię pomyśleć, nawet o takich łatwych rzeczach. I właśnie teraz też nie ruszyłem głową, zamiast zejść normalnie jak człowiek, znalazłem jakiś ostatni lump i zginąłem. I teraz oczywiście muszę sobie tą misję zaznaczyć, te nasze prasy. No to już po prostu... O, róbmy tą misję. O. Możliwe, że jeszcze wam wyślę jakiś odcinek z tych zapasów, co wam już ogarnąłem. Dobra, mamy misję. Zatrzymać filth. To see a friend of Minapur in these troubling times. Who is publishing this propaganda? I don't know, but I'd love to wring their necks. Maybe you find them. I'll see what I can do. Okay. Najpierw chciałbym coś kupić. Troszkę nam zabrakło. O, to tylko 20 lipów do wydania. Czyli w sumie wydałem całe hajsy za tą misję, którą robiłem. Patrzcie, jeszcze później się uciekać. I teraz jeszcze twoja rada. Te Francuzy to nie wiem, na kim tutaj przychodzą. Napoleona jeszcze. Tego mało było. Ta trzeba będzie usunąć afiszę. Dobra, są tu, można iść. Ale co ja wam zrobiłem? Ale no jest was. Nie pomyliło wam się? Dla mnie to jest ten napisz. Aha. Najpierw muszę być anonimowy. Poczekam moment. Dobra, da mogę. Okej. Okay. Co tak strzelają? Próbowało ich do reszty. Macie już do kogo innego strzelać. O, jest, zapisz, jest. Nie dadzą mi tych zapiszów zniszczyć. Jesteś nieogarnięty, Arno! Ja ci każę ich bić, a ty nie wiem co robisz.
No on w ogóle nie pije. On coś nie może iść. There! You can't shake me, dog! Lol, on coś się zbugował. Poważnie. I on nic nie pije w ogóle. On nie ogarnia. O, ale jego umiał zabić. Niech cię tam chodźgają, to może się obudzić. O, zaczął bić. Dobra, spokój. No czemu nie robisz uników, jak ci każę, Arno? Wiem, że ci już wiek nie odpowiada do walki, ale no nie przesadzaj. Nie przesadzaj, ja cię proszę. Kurde, muszę wyskoczyć te walki. Ła, ale mnie boli, ale mnie boli. O kurde. Jezu, oni mnie zabiją zaraz. Takie małe gnoje mnie zabiją. Ale jak? Te gnoje są zgrane. O nie. Jezu, nie. Co ja odwalam? Nie mogę tego nawet po cichu zrobić, tylko muszę hałasować. Boże, jeszcze komuś się nudzi. Raz, komuś ten ładnie strzela. Dobra. Jednego już mam z głowy przynajmniej. Gdzie ten ostatni afisz? Jaki konflikt? Dawać... Nie. Gdzie wy widzicie konflikt? No. Super. Super. Teraz jeszcze nie mam. Gdzie ten ostatni afisz? Cieszony. Gdzie ten ostatni afisz? Jak się pyta. Teraz znajdę. Jest. Muszę uważać. Jaki konflikt trwa? Co ty gadasz? O, git. Już, koniec. Teraz jeszcze mam odszukać prasę amerykańską. No to jeszcze nie koniec misji jednak. I to nie wszystko. Jakby nie patrzeć. Ciszę. Przy okazji skrzynię wezmę. Ale nie będzie trudno. O Jezu, muszę się pomylić. Ale mamy już ślad. Serio? W takie małe gówno nie umiałeś trafić. Arno! No. No i git, no i czemu tak nie możesz otwierać? Tak jeszcze podleczę. Trzy kafle, dobrze. Tak, mamy już kasy w cholerę. No nie, od tego gościa trzeba ukraść, a ja muszę oczywiście się po dachach wspiąć. Czyli po naszych budynkach. O, hajsy przyszły. Ale to je odbiorę później. Lol. Tak, cię musiałem zabić, żeby potem okraść. Nic, nie? Okej. Przedmiot związany. Jest okaże też już. O, dwie bombki miał. To się fajnie składa.
What's the next headline? Mirabeau's love child with the Queen revealed. Ha! Perfect! Print it. How many copies would you like? I want to wallpaper Paris with it. Ha! I think we'll need a bigger machine. No, when will the next batch be ready? I'm moving as fast as I can. I'll pay double if it's ready by tonight. No to zaraz zrobimy to. Think you can lose me? Ale się pali. Dobra, uciekamy, uciekamy. Idziemy najszybciej. Och, pójdziemy z tej strony. Szybciej zejdziemy z tego żółtego pola. Pięknie. No i to mogę dać na 5. Jest jeszcze chyba bodajże jedna misja taka. Też na trzeci poziom. Encyklopedia Diderota. Zobaczymy, cóż to za Wikipedia tak zwana Diderota. Jeżeli ta historia się dłużej pociągnie, to możemy coś jeszcze z tego wyciskać. Ale ta misja taka trochę była sucha. Będę szczery. Bo to było tylko zerwać, ukraść i przeprowadzić sabotaż. Czyli takie na sucho. Ale może ta misja będzie ciekawsza. Zobaczymy, jak ciekawsza będzie od poprzedniej. Oczywiście nie krytykuję tych misji tak bardzo, tylko no chodziło mi o to, że nie sprawiło mi takiej frajdy. No jakbym to zrobił bez wykrycia, to może owszem. Jest tu artefakt. Jest już nieco wyżej. Daj mi moment. Najpierw ten artefakt ogarnia. Ale on jest znowu niżej. A, dobra, jest. Tego już nie zabrałem kiedyś? Coś teraz zablokowałem. Fajnie. Do you have a copy of the Encyclopédie Diderot? Yes, I believe I do. A relief. I'm looking to borrow a section of it, one focusing on secret societies. Give me a moment to... Thief! Stop him! O kurde, teraz to gdzie ja zawsze? O, zaraz go powalimy. Może on będzie miał jakieś info. Arno, co ty odwalasz? Zaraz nam złodziej ucieknie. Shit. Ale on popyla. Spieprzajcie. Get the fuck out. Dlaczego ty się spowalniasz, Arno? Powiedz mi. Przecież zaraz mi ucieknie. Ale on mi ucieka. Dobra, jest tu. Uczcie, celowo to zrobił. A go będziemy mieli. A go będziemy. Jest, w końcu. Aha, nie mogę wejść w interakcję. Chcę pomówić. No nie, najpierw to ja muszę was podbijać. Nie, nic mi nie masz do powiedzenia. He has friends. Aha, teraz trzeba zabić złodziei. Okay. Ale banalni. Klepię z nich bekę. Pomyślę, że ich mogę na raz wziąć. O, dzięki, że mi pomogłaś.
Now I just need to find time to read it. What is it now? Takie szybkie. Zbyt szybkie. Ale wiedz jest. Dobra. Jest jakaś kontynuacja? Nic nie widzę. Szkoda. Ale jest jeszcze jedna misja. Idziemy na latającego chłopca. Szybkie coś to misje. Takie proste. Ostatnie. Poszło. A teraz tak. Jeśli wykonamy tą misję, to coś jeszcze możemy porobić. Jeśli ta misja tym razem będzie dłuższa i zajmie nam więcej czasu, no to będzie akurat, szczerze mówiąc. Ale to zaraz zobaczymy. No, nie skać po drzewach. Jeszcze po takich. Normalnie go pogrzało. Co ty, Arno, odwalasz? Czekaj, jeszcze może bym skoczył po tą petardę, chciałem powiedzieć. Ja już myślę o Sylwestrze, poważnie. Czy o Sylwestrze chciałem powiedzieć kokardę, ale miałem na myśli bardziej takie wybuchające rzeczy, czyli petardę, więc mi się zrymowało raz, a dwa skojarzyło. No to wiecie. No to co ty robisz, Arno? Miałeś tam... O, a doskoczysz mi ładnie. No doskocz! Jaki dekiel, nie umiał doskoczyć. Może tak doskoczysz. No, brawo. Mózgu. Dobra. O! Jakiś nowy typ koloru odblokowany. Ciekawe jaki. Zaraz sobie zobaczę. Nie w broniach geniuszu, tylko w kolorach. Cóż to teraz blokowaliśmy? Pusza. Bezdenna zieleń. Coś musieliśmy blokować. Jasne pierzenie. O, beżowy duch. Beż, czerwień, brąz. Zastanawiam się, ale raczej myślę, że jednak nie. Że jednak to nie przejdzie. Tyle wiem, że trzeba mieć tutaj 20 szkoka. O! I takiego skina założę, jak zbiorę jeszcze 20 takich kokard, mówię wam. To będzie skin roku. Dobra. Ło! Ładnie Arno zaskoczył. Zuch, chłopak. Dobra, odblokowaliśmy jakiś typ koloru, z czego się cieszę. Ale misja nas czeka, którą chciałbym wykonać. Jak już wszystko Citizen idzie nam z głowy. Siema. It's a stroke of luck you found me just now. Do you know the mathematician Pierre-Simon Laplace? One of the fittest minds in France, I'd wager. Yet his natural skepticism and, how shall I say, agnostic attitudes have made him a target for the fanatics in Paris. Against my warnings, he crossed the wrong people and now finds himself under house arrest. I fear he'll answer to the guillotine if we don't free him quickly. Trzeba szybko to zrobić. Kurde, najpierw złodzieja muszę powalić, bo widzę, że nie odpuszczają. A już był blisko. Dobra, teraz trzeba się tam jakoś dostać. To nie wygląda na takie prościutkie. Tutaj jakbym miał skilla przebranie, to bym się już dostał bez problemu, ale jako, że go nie mam, to mam problem. Jakieś okna... O, jest coś. Zaraz zaradzimy tej misji. W taki sposób, że się tam dostaniemy faktycznie. Inaczej to zrobimy, bo widzę, że tam jest taki strażnik, który pilnuje. Halt! Stay there!
O kurde. Dupę. Kurde, czemu ja nie mogę nigdy po cichu to robić? Już, ciszę. Nie, no tamten jeszcze nie widziałem. Ja nie widziałem, że to jest tak bardzo strzeżone. No, się tego gówna pozbędę. Tam zanim przyjdzie, to nie ubiegł. Dobra. Idź. Thank you, brother. I've been unfairly detained merely for disrupting a dangerous experiment. So, some damned fools mean to induce a man to flight using electricity alone. Yet I know their experiment will kill the subject dead. Can't be far. Carry this maiden jar to the experiment and swap it with theirs unseen. The charge on this one is significantly smaller and will harm no one. Hurry now, before it's too late. Monsieur Allemand made a similarly stupid mistake, and it nearly cost him his life. The shock knocked him arse over chin, just like that. Mm-hmm. Hurt like hell, and he doesn't remember a thing. No, to fajnie. Wszyscy się cieszą, że stracił pamięć. Komu, co to komu, no i teraz jeszcze spieprzanie. Właściwie tylko jeden wynajem. Zawsze to jakaś ucieczka. Dobra. No jesteśmy już tu daleko. Czekaj, jest eksperyment z latającym chłopcem. What? No i ta misja już brzmi lepiej. Bardziej przekonująco. I znowu sabotaż. Myślałem, że coś ciekawszego, ale sabotaż nieco trudniejszy. Dobra, uciekłem mu. To też pewnie będą dachowcy. No, skąd nie mogę? Jest w sumie jeden. Fuck. Tam się udław. Oliluju! Dobra. No, zrobimy to tak. Pięknie. Będzie, że snajpa już mnie nie widzi. Uj, teraz tak. Dobra, trzeba jednak to zrobić z hałasem. Inaczej tego nie zrobimy. Co tam patrzysz? Poszkodzone, teraz trzeba uciec. I tego snajpera jeszcze zgładził. Fajnie, że go nie zdjąłeś, tak jak ci kazałem. Ekstra. Się tak zbudowała dziwnie. Dobra, uciekamy. W sumie możemy zakończyć odcinek. Jeśli mam być szczery, nie chcę tego przedłużać. Git. Takie tanie misje, ale ta już była naprawdę dobra. Okej, i tak patrząc na to wszystko, w sumie już nie ma nic ciekawego do roboty. I zakończyłbym już odcinek, szczerze mówiąc.
Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo, jedność i wesołych świąt. We are ready to fight.